Na początku odprawa, ostatnie wskazówki i w drogę. Tak wystartował 41. rajd częstochowski. Aut zabytkowych mało, bo tylko 22, ale i tak cieszyły oko znawców motoryzacji. Ten Ford liczy sobie, uwaga, 94 lata i na rajd do Częstochowy przyjechał o własnych kołach. Jeśli chodzi o najstarsze auto, jest to Ford A w wersji pick-up, bardzo rzadkie, nadwozie mało spotykane, rok 1928. Wiele z tych samochodów, mimo ich sędziwego wieku, przyjeżdża do nas na kołach, nie potrzebują lawet, więc jeżeli załogi dotarły do nas z północnych rubieży Polski, czy też z głębokiego południa, myślę, że naszą 200-kilometrową niespełna trasę przejadą bez problemu, bez awarii, no i przede wszystkim zgodnie z książką drogową, którą im przygotowaliśmy. W czasie rajdu na zawodników czekają konkurencje, w których będzie sprawdzana precyzja kierowców i spostrzegawczość pilotów. Przede wszystkim chodzi tu o jazdę na orientację, która jest najbardziej punktowana. Nie liczy się tutaj kompletnie prędkość, liczy się kolejność zaliczania zadań. Całość punktowana jest według regulaminu Mistrzostw Polski Pojazdów Zabytkowych, ponieważ rajd częstochowski jest piątą już w tym roku rundą tychże mistrzostw. Chodzi tu też przede wszystkim o dobrą zabawę. To są ekipy, które w tych mistrzostwach w większości startują bardzo regularnie, ale są też nowicjusze i oprócz tego, że mają te zadania na trasie, czeka też na nich dużo dobrych rzeczy do zjedzenia, ale i coś też dla ducha, ponieważ odwiedzamy dwa muzea motoryzacji. W tym roku trasa poprowadzi do powiatu radomszczeńskiego. Trasa w tym roku wjedzie na północ, przede wszystkim od Częstochowy troszeczkę północny wschód, mianowicie pierwszym punktem na trasie będzie Żytno, dalej załogi jadą do Radomska i przez Borowno, przez Muzeum Motocykli przejadą do Rudni, gdzie odbędą się próby sprawnościowe, a jutrzejszy dzień spędzimy w okolicach Częstochowy, mianowicie należy nas szukać przede wszystkim w okolicach i na terenie gminy Mstów.